Chciałem serdecznie polecić książkę Radosława Romaniuka Inne życie, biografia Jarosława Iwaszkiewicza. Jedna z wielu książek w ciągu ostatnich lat, która pojawiła się właśnie w tym temacie, na temat życia, biografii i twórczości, ale głównie jednak życia tego wielkiego polskiego pisarza. Wydaje mi się bardzo ciekawa, nie tylko dlatego, że jest to troszeczkę inne, krytyczne i pod pewnym kątem spojrzenie na twórczość Jarosława Iwaszkiewicza, ale przede wszystkim daje nam bardzo ciekawy rys nie tylko tej postaci, tego człowieka, ale przede wszystkim epoki. Epoki, a właściwie wielu epok, w których Jarosław Iwaszkiewicz żył i działał, i miejsc, bo to jest Polska, bo to jest Ukraina, bo to jest wiele innych krajów świata, bo to są Niemcy, to jest Austria, Szwajcaria, Francja i tak dalej. Ale przede wszystkim jest to nieprawdopodobnie wierny, ciekawy, głęboki, barwny, bardzo bogaty obraz życia, stylu, filozofii, no historii, w ogóle historii, historii wojen, rewolucji, wielkich przemian, jakie miały miejsce właśnie na przełomie XIX i XX wieku, bo ta pierwszy tom tej biografii kończy się na roku 1939, to jest pierwszy tom. Wszystkich tych przemian intelektualnych, twórczości, życia artystów, życia ziemian, szlachty, elity intelektualnej, ale i czasami naprawdę też dołów społecznych. Również bardzo istotny w życiu Jarosława Iwaszkiewicza, często za jego życia wypierany i zakłamywany temat homoseksualizmu autora. To książka absolutnie gorąca, bardzo ciekawa, pasjonująca, polecam serdecznie.